6 marca. Czego nie potrafi dokonać zakon? Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. 3 rozdział, 20 wiersz. Jak można pojednać się z Bogiem? Jak można uniknąć sądu? Jak można udoskonalić charakter? Z takimi pytaniami spotyka się każdy człowiek. Czytelnicy Pawła, ludzie, którzy pod względem pojednania z Bogiem pokładali ufność w zakonie i jego przestrzeganiu, również mieli te same problemy. Nie tylko Żydzi byli przekonani, że bycie tak zwanym dobrym człowiekiem wystarczy, by pojednać się z Bogiem. Nauka ta zakiełkowała i wśród chrześcijan. Wczesny Kościół posiada wielu ascetów. Jednym z nich był Szymon Stylista. Około 390 roku do 459. Wskutek ucieczki przed grzechem zakopał się po szyję w piasku. Następnym krokiem do świętości było siedzenie na 20-metrowym słupie, którego miał chronić przed pokusami. Przez 36 lat do śmierci Szymona pozostawał na szczycie słupa, gdzie wykonywał przeróżne ćwiczenia. Na przykład, jak sam wyznał, dotknął palcami nóg swego czoła kolejno 1244 razy. I dziś spotykamy duchowych atletów. Na przykład jezuita William Doyle nosił włosianą koszulę. Przesiadywał w pokrzywach i lodowatej wodzie, leżał w zimnej, kamiennej posadzce kaplicy. Miał też problemy ze swoim niezwykłym apetytem. W swoim dzienniku Doyle opisywał szczegóły wielu pokusy związanych z cukrem, ciastkami, miodem, powidłami i innymi specjałami. Miałem wielką pokusę jeść ciastko. Sprzeciwiałem się temu wielokrotnie. Pokonałem pragnienie jedzenia drzemu, miodu i cukru. Miałem poważną pokusę zjedzenia ciastka i tak dalej. Bóg się stara mnie przekonać, abym w czasie samotności zupełnie porzucił masło. Jestem podobny Doyle'owi, stylistom i żydowskim czytelnikom Pawła. Nadal pamiętam, że jako 19-letni chłopiec nawrócony na chrześcijaństwo obiecywałem głośno Bogu, że będę pierwszym doskonałym chrześcijaninem od czasów Jezusa. Jak tego mogłem dokonać? Oczywiście przez dobre postępowanie. Jednak Paweł nie mówi, że coś takiego nie działa. Jest to wydeptana ścieżka, która zawsze kończy się frustracją. Ludzie mogą co jakiś czas sprzeciwić się pokusie, jednak zawsze pozostaną grzesznikami. Tylko Bóg przez swoją łaskę daje odpowiednie rozwiązanie problemu grzechu i zbawienia.